Policjant Billy Taggart wymierza sprawiedliwość młodemu, czarnoskóremu gwałcicielowi w taki sposób, że nie powstydziłby się go Hammurabi. Unika kary, ale musi odejść ze służby. Zostaje prywatnym detektywem, dokumentuje małżeńskie zdrady. Pewnego dnia, tuż przed wyborami, zgłasza się do niego stary znajomy, burmistrz Nowego Jorku. Podejrzewa on swoją żonę o zdradę. Taggart zdaje się tego nie czuć, ale to zlecenie od początku paskudnie cuchnie. Przy okazji tego filmu mamy mały jubileusz. Mark Wahlberg po raz 500 wciela się w taką samą postać. Nic dziwnego, że zdążył już się rozgrzać. Bardzo dobry jest też Russell Crowe w roli burmistrza. Nie odstaje od niego żona, czyli grająca ostatnio bez przerwy Catherine Zeta-Jones. W ogóle aktorzy wyciskają z tego filmu tyle, ile się da. Ponadto cieszą oczy jak prześliczna Alona Tal i nie spodziewałem się, że tak szybko zobaczę film z aktorką piękniejszą od Tal, cudowna Natalie Martinez. Jeśli władza jest gdzieś pogrzebana, to w scenariuszu. Nic dziwnego, zwłaszcza, że debiutujący scenarzysta Brian Tucker, który pierwszy raz miał w swoim ręku pióro, uznał chyba, że w kinach królują mało ambitne fabuły i postanowił napisać historię skomplikowaną, jak wszystkie 316 tomów Gry o Tron razem wzięte. Gdzieniegdzie przekomplikował, gdzieniegdzie z nadmiernego kombinowania wyszły mu jak na złość oczywistości, tu i ówdzie się pomylił, a parę rzeczy z tego wszystkiego w ogóle wyleciało mu przed końcem z głowy. Było też zdecydowanie mniej oryginalnie niż mogło i powinno być. Nie zrozumcie mnie źle. Władza to i tak film, który bardzo przyjemnie się ogląda. Jest lepszy niż takie idy marcowe. A ponieważ o thrillery polityczne człowiek nie potyka się przy każdym wejściu do kina, na pewno warto zapoznać się z tym. Zwłaszcza jeśli lubicie gęsty, świetny klimat i porządnych, twardych, męskich bohaterów.